No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony UD i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Batman Arkham Knight. I w końcu zabieramy się za fabułę główną, zrobiłem całą masę rzeczy, więc teraz trzeba w końcu ruszyć z tą fabułą do samego końca. Pamiętajcie oczywiście o tym, by zostawić łapkę w górę, jak będzie się podobało, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo warto. Natomiast, moi drodzy, jak wygląda sytuacja? Zobaczmy sobie zadaniem. Cała masa zadań jest wykonana, naprawdę. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś, wiecie, okupacje, Gotham, no niby zrobione, ale też nie do końca. Być może te misje nam się uaktualnią jakoś, tak samo kampania na rzecz demilitaryzacji. Jeżeli chodzi o takie niezrobione zadania, to tylko to zadanie służba tak właściwie, bo jeszcze nie wszystkich strażaków uwolniłem, jeszcze dwóch nam zostało w sumie. Natomiast cała reszta zadań jest zrobiona. Jak chodzi o zagadki, mamy na chwilę obecną 127 na 243, czyli w sumie połowa, nawet trochę ponad. Fajnie jest, całkiem fajnie idzie do przodu. Tak wygląda ogólny stan gry na chwilę obecną, 77,9%. Całkiem nieźle. Natomiast tak jak mówię, trzeba w końcu zająć się tą fabułą, więc nie zwlekajmy dłużej. Jesteśmy na miejscu. I cóż tu się dzieje? Dobre pytanie. Alfred, I've located the source of the seismic activity. It appears to be increasing in frequency. I know what it is. And it's not good. O, ho, 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 ho. O, proszę. Ale ładnie je załatwiła, trzeba przyznać. You just gave away your location. It's time for Scarecrow to pay for what he did to me. I hope you're ready. He's going to throw everything he's got at us. I'll wreck his little tin toys. Oj, 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 oj. Współpracuj z trującym bluszczem, aby odeprzeć atak sił milicji na ogrody botaniczne. Dobrze, słuchajcie, no teraz tu już wiecie, mam te wszystkie ulepszenia. Wow, dobra. Takie słabe powiadasz, takie słabe niby. Wow, 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 wow. Gdzie on mnie tam z góry zaatakował? Dobra, nie do końca to zobaczyłem. O, dobrze, słuchajcie, no Poison Ivy potrafi sporo. Ja wierzę, że z jej siłą bojową to my sobie poradzimy z wszystkim. Oj, 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 dobra. Aj, tak, niby wymijam. A ten jak blisko podjechał. Co to ma być? Dobra, spokojnie, spokojnie. Mamy już... No raczej, Poison Ivy, ja ci wierzę. Ja ci, Ivy, wierzę. Uwierz mi. Spróbuję to, wiecie, zrobić nawet bez marnowania tutaj tego mojego potężnego strzału, który mogę, wiecie, rozwinąć przy okazji strzelania, ale on mi się przyda do zagadek kiedyś, więc może nie będę marnował, zobaczymy. Oj, 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 dobra, dobra, tego załatwiasz ty, no to super. Dobrze, dobrze, musimy się dzielić tutaj obowiązkami. Każdy rozwali parę, ale tu widzicie, to naprawdę, ja przechodziłem misję demilitaryzacji znacznie trudniejsze od tego, co się dzieje tutaj, więc nie ma potrzeby używać ognia zaporowego. Idealnie. Jesteś zbyt potężna, powiadasz. Tak, a się czujesz i dobrze, dobrze. Dobra, okej, okay, mamy go. No, no to chyba wszyscy na to wychodzi. Chyba wszyscy. No raczej. Oj. Czołgi Kobram. Okej, 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 to może być troszkę trudniejsze. Nie uda się. Co? Jak to nie możesz pomóc? O cholera. Ej, a to te czołgi, z którymi ja się muszę czaić od tyłu? To chyba dokładnie te czołgi. Ojejku. Dobra, słuchajcie, muszę ich jakoś troszkę unikać i atakować od tylca. Czy się uda, nie mam pojęcia. Cholera, one wszystkie jakoś podjechały blisko siebie. To akurat niedobrze, niedobrze. Nie mogą wszyscy stać w jednym miejscu. Dobra, spróbuję jakoś tam się na nich, słuchajcie, pozaczajać, ale to będzie ciężkie zadanie. Cholera, jadą gdzieś tutaj. Czy tu jedzie bezpośrednio na mnie ktoś? No jeden jedzie bezpośrednio na mnie w sumie. W sumie niestety jedzie. Dobra, nie. Gdzieś tam zmieniłem. Cholera, oni są wszyscy blisko.
Dobra. Ło! Jeden rozwalony. Dobra, zmieniamy lokalizację w tym momencie. Tak, trzeba ich, słuchajcie, powolutku rozwalić. Powolutku, pomalutku, a jakoś się w końcu udam. Dobra, już mnie nie ścigają. Ej, dam radę załatwić go z wysokości? Cholera. Trochę pohałasowałem, ale... A nuż się uda? Co jest? Dobra, rozwalony, idealnie. Już się bałem, że coś nawalę. Ale nie, jest dobrze, słuchajcie, jest bardzo dobrze. Dobra, w takim razie zwiewamy. Zwiewamy i gdzie jest? Kurczę, jedzie tutaj. W końcu się pojawi, powiadasz. Dobra, ten zawraca cudownie. Lepiej być nie mogło. No tego, no jak już zostały nam trzy, słuchajcie, to już ich wcale nie ma tak dużo. Tak jest, świetnie. Tak myślisz? Naprawdę tak myślisz? Okej. Ależ to jest łatwe, ależ oni są głusi. No nie. Pięknie. Dobra, został jeden. Co prawda wie, gdzie jestem, ale... Oj, tu nie przejadę. Ale niedługo. Nie musisz? Co to znaczy? Co miało znaczyć to? Oj! Poczekajmy, gdzie on pojedzie? Czy on obraca się tak w kółko? Tak, obraca się w kółko i bardzo dobrze. Mamy go! Wszyscy załatwieni. Tak się walczy z kobrami właśnie. Miasto strachu. Nie strasz, bo się... Wiadomo co. Czy Batman naprawdę uważa, że ona da się, słuchajcie, zamknąć z powrotem w siedzibie GCPD? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, no ale okej. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. No raczej, że walczę. Co ja mam tutaj tak właściwie zrobić? Zaraz, gdzie mi to pokazuj? A nie, bo cel jest tam, tylko czy ja muszę... A nie, bo ja chyba tu i tak muszę, słuchajcie, jakoś... czy ja muszę tam wjechać bezpośrednio Batmobilem? Nie wiem. Nie wiem, dobra, spróbujemy tam po prostu się dostać w ten sposób, porozmawiamy, zobaczymy, jak to się skończy, co nie? Zobaczmy. The knight knows where you are. You're coming with me. I won't leave them. They can't do it alone. They need me. Sir, I think you may wish to take a look at Perdition Bridge. The Batwing has located the cloudburst. Scans reveal it is manned and emitting a huge amount of energy. The Arkham Knight. Co tam się stało? Wow! Wygląda jakby atomówka wybuchła. O cholera! Nasz Batmobil został uszkodzony! Co on zrobił? Masakra! Toksyna! Toksyna strachu. No to teraz to miasto to już wpadnie w kompletny obłęd. It's worse than I thought. My plants are dying. The cloudburst is amplifying the effect of the toxin. You need to destroy that device, or my plants won't be able to protect Gotham. You'll die if you stay here. We'll both die unless you stop him. To też prawda.
Wow, okej. No to ruszamy. Chociaż wydaje mi się, że Batmobil jest nie do użytku. Tam doszło do jakiegoś dziwnego zwarcia. Zresztą teraz to zobaczcie, tu nie ma jak się przemieszać ulicami. No nie oszukujmy się, ja nie mogę wlecieć w ten dym, który jest. Źle to wygląda. Masakra, do czego tu doszło? Też nie widziałem. Teoretycznie. No, muszę uważać, to jest oczywiste i jasne. Rozumiem, że kiedy wlecimy w ten gaz, to będzie koniec z nami. Przesłuchaj Simona Staga, by dowiedzieć się, jak zniszczyć rozpylacz. Byłoby fajnie. No rzeczywiście, teraz już wiecie, doszliśmy do takiego momentu w fabule, gdzie tak właściwie, no nie możemy cofnąć się i załatwiać jakichś innych rzeczy. No sorry, miasto jest kompletnie nie do użytku. Ale no nie spodziewałem się, no zobaczcie jak to wygląda w ogóle. Strasznie, można tylko domyślić się co przeżywają, no co prawda pewnie złoczyńcy, no bo tu większość to złoczyńców jednak, którzy pozostali w mieście, no ale nie zmienia faktu, że to musi być przerażające, kiedy nawąchają się tego wszystkiego. Masakra. Okej. Dobra, nie spodziewałem się, że będzie ich tutaj tylu. No ale dobra, jak już są, to spoko. Dobra, trzeba zabrać im te bronie. Dobra, come on. Ładnie. Dobra, o. Widzę, że jakiś siłacz próbuje tutaj się mną zająć. Natomiast ja najpierw wolę wyeliminować tych wszystkich, wiecie, pomniejszych frajerów. No i tego oczywiście, który ma możliwość ich leczenia. Miejmy ich z głowy. Ty. Nawet... Tu, jak ja mam go? Złap broń? Dobra, nie, to jest jak zwykła tarcza. Okej. Dobra, działam. To najważniejsze. Dawaj. Piękna demolka, ale trzeba naprawdę dużo ciosów, żeby padł w końcu. Dobra, ostatni. Mamy cię. No, i tak to się kończy. Natomiast... O! A ty co tu robisz? Pośmiać się chciał chyba. Masakra. Ogarnij się. Tyle ci powiem. A jego tutaj nie było? Nie, gdzieś tam dalej jest. Myślałem, że tutaj go trzymają. Dobra, nieważne. Idziemy do środka oczywiście. Otwieraj. Co jest? Mogę otworzyć? Nie no, mogę. Aha, domyślał się pewnie. A to jest do zrobienia jak najbardziej. Mamy w końcu. Dobra, zaraz, jak to się modyfikowało? Modyfikuj to. Okej. Dobra, musimy pokombinować. Nie. No to już wydaje się być takie. A zobaczmy, zweryfikujmy. Może już dobrze. Tak, 100%, cudownie. Simon Stack. Dobre. Dobra, w takim razie użyj syntezatora. O, pięknie, tak to się właśnie robi. Cudownie, wchodzimy dalej. No już tutaj oczywiście, wiecie, przekręć się reporter. O, jest jeszcze zagadka. I should deal with them first before I look for him.
Okej, okay, czyli najpierw o nim. Oj, 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 dużo ich tutaj jest. No w sumie tak. W sumie to może zadziałać. No dobra. A spróbujmy na przykład podejść mu tutaj. Niech on podejdzie, wiecie, w... Tych ubranych na biało byłoby najlepiej jak najszybciej wyeliminować spokojnie. Tak, żeby sobie po prostu podchodzili i będę ich niszczył po kolei. Mam nadzieję, że się udam. Tak, żeby nie stanowili większego problemu za chwilkę. Dobra, okej, okay. Cichy knockout, oho, i tak to się robi. Ich jest tu 8 aż. O, jeszcze są drony. Cudownie. Ciekawe, czy go wykryją, to jest inna sprawa. A gdzie mamy... Tam jest chyba ten, który... No dobra, tak z czystej ciekawości, mogę tego użyć syntezatora mowy, żeby... Tylko, że teraz tutaj jeden już leży, więc wiecie, to już... O nie, dron wykrył rannego. Okej, okay, tego nie przewidziałem. Oki. Wiecie co, dawaj wielokrotny knockout. Dobra, myślę, że... Nie będę żałował tej decyzji, dwóch padło. Oczywiście wiedzą już, że tu jestem, no ale i tak wykryli rannego, więc i tak by wiedzieli. Niestety. Niestety by się domyślili. Tu jest cichy knockout. Dobra, próbujemy, ale boję się, że dron mnie zobaczy. Zaraz się prze... O nie! Zobaczył! Szybko, szybko! Kurde, dałem radę czy nie dałem rady? No niestety trochę obrywałem od niego. Dobra, dobra, zmieniaj lokację. Musimy ich, wiecie, zmylić najbardziej jak to możliwe. Martwe strefy. Dobra, ilu jeszcze jest? 5. Dobra, nie mogę ich wyłączyć, no bo w sumie była chyba możliwość ich zhakowania, co nie? A mogę tylko jednego hakować, jak to było? Dobra, no wyeliminowałem jednego, no to już jest coś, troszeczkę. To już nie jest tak źle. Dobra, zobaczymy, czy mogę... Tak, mogę kolejnego się chyba wyeliminować, ja znam. A raczej nas nikt nie zobaczy, czyli już zostanie nam tylko 4. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Szympansy. Dobrze, dobrze. Coś tam kombinują. Dobra, nie odwróć się. O cholera. Dobra, nie spodziewałem się, że tutaj jest jeszcze jeden. Dobra, tego musimy załatwić w pierwszej kolejności. Super, udało się. Dobra, dawaj tego teraz jeszcze. Ładnie. Kolejny z głowy. Dobra, zostało ich dwóch i co ciekawe, zobaczcie. Nawet... Oj, 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 oj. A, to było słabe. Dobra, dawaj go, dawaj, dawaj go. Gdzie jest drugi? Ej, został już tylko jeden. Dobra, dobra, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Spokojnie. Zobaczymy, co on zrobi. Ej, idzie tutaj. No to chyba otwarta walka. Dawaj, dawaj go, dobrze, dobrze, słuchajcie, mamy wszystkich, no zrobiłem to w miarę szybko, ale tu nie trzeba było się czaić, nie wiadomo ile. Dokładnie. A co my tu mamy? Tak z czystej ciekawości, co my tu mamy? Bo tutaj jest Enigma, coś kombinował. Ta, został pokonany, a jakże? Spróbujmy to otworzyć sobie, tak wiecie. I tak będę musiał tutaj zagadki kiedyś zrobić. Szympans. Tak jest, szympans. Mówili o szympansach i hasłem jest szympans, co ciekawe. Co tu się dzieje? Szympansy. Halo, halo, ale to, co wy robicie? Ej, szczerze nie mam bladego... A, bo tam jest, zobaczcie. No tak z ciekawości, a może tu chodziło o to, żeby używać syntezatora mowy? Raczej nie. A one muszą stanąć w odpowiednim miejscu. Tylko tak z czystej ciekawości, w jaki sposób mogę zmusić je, żeby one stanęły tam, gdzie chcę? Z jednej strony impuls elektryczny mi przychodzi do głowy, ale to tak trochę bym nie chciał celować w małpy z impulsu, no sorry. Nie o to mi chodzi. Zobaczcie, ta jedna stoi tu, gdzie trzeba. Tu nie ma czegoś, z czym można wejść w interakcję, na przykład coś, co tutaj może zablokować. No wiem, że tym się teraz nie powinienem zajmować kompletnie, ale te szympansy tak mnie trochę zaciekawiły, przyznaję. Troszeczkę, jakbym użył zakłócacza czy coś. Halo, halo, halo. A może właśnie jak użyję tego
w odpowiednim miejscu, to coś się stanie? Zaraz zobaczymy, jak on na przykład będzie chciał sobie przejść, wiecie, tutaj ten dalej, ten szympansik. Dobra, tak zrobił. Tak, zamknąłem kratki. Okej. Dobra, to teraz będę musiał otworzyć, jak tamta podejdzie bliżej tam. Come on. O, takie, takie cwane. Dobra, no rusz się, małpo. No rusz się, ty górna małpo, no. Chodź, 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 chodź. A może ja się przesunę, to on też się przesunie. Dobra, stanę tutaj. A, tylko że teraz ta przejdzie. Dobra. Ale to jak muszę... Dobra, jeszcze raz. Okej, i teraz tu... O, no i mamy to. Ach, dobra, to nie było takie trudne. Tylko na początku nie wiedziałem, o co tu w ogóle biega. No ale przynajmniej zagadkę zrobiłem. Super. Bo w ogóle tutaj, tak, słuchajcie, tutaj też tych zagadek jest całkiem sporo do zrobienia. W tym miejscu nie robiłem wcześniej, no bo teraz dopiero tak naprawdę przyszedł czas na całą tą zabawę. O, tutaj jeszcze coś jest. A to sobie zobaczymy, jak już jestem. Jak już jestem, wiecie, już trochę się człowiek rozgrzał pod względem tych jego zagadek. To aż głupio byłoby nie skorzystać. Teraz tutaj zdalne hakowanko. Hakowanko, hakowanko, zobaczymy. Tym razem jakieś długie hasło strasznie. No ciekawe jakie. Saki. Saki. N. Naczelne. Tak, to będzie hasło. Super, mamy je. Ciekawe co tym razem, no szkoda, że samo to nie daje mi. No nie, serio? Serio, znowu muszę. One, wiecie, one podchodzą mniej więcej tam, gdzie ja sobie tego życzę. Dobra, o, od razu to zrobiłem jak na... Aha, tylko nie zrobiłem, od razu by się zamknęło. Znaczy na chwilę było dobrze. Nie, jeszcze raz. Dobra, podejdź tu. I teraz zamknąć. Tutaj, dziękuję bardzo. Dobra, teraz potrzebujemy... A, mogłem to wziąć ręcznie, dobra, fajnie. Kolejna zagadka. Dużo tutaj, jak widać, szympansów. Zobaczę, czy tutaj czegoś z ciekawości nie ma, bo tam jakby coś się znajdowało, czy to po prostu tutaj mogłem walczyć. Nie, to chyba mogłem walczyć po prostu za pomocą tej wentylacji. A nie? Zielono. Masakra, Nygma, coś ty tu robił, kiedy ty zdążyłeś to wszystko ogarnąć? Ja nie mam bladego pojęcia. Serio. O co tu biega? Mamy dwa ciekawe miejsca. No, a mogę tutaj otworzyć. To nie mam pojęcia po co, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tu mogę coś zrobić. No dobra, zaraz się przekonamy. Dobra, otworzyłem sobie, natomiast. Dobre pytanie, nie wiem, tutaj też otworzę. Być może to jest jakiś klucz do sukcesu, żeby coś z tym zrobić. Kto go tam wie? Kto tam wie tego Nygmę? Dobra, fajnie, też to mamy. I co my tu możemy? A spróbujmy w drugą. Nie, to wyłączyłem. No to też wyłączę. A, bo tu jeszcze inne są. A może trzeba właśnie otworzyć je wszystkie, jakby te wentylacje. Nie mam bladego pojęcia. Nie, dobra, to musimy wyjść z powrotem. Jedno się tak jakby w ogóle świeci. A może właśnie chodzi o to, żeby włączyć wszystkie. No, na to wygląda, okej. Ale to nie było trudne. Fajnie. Fajnie, słuchajcie, trochę tutaj porobione, jak widać. A tu była zagadka, jaka to była zagadka? Przechylający się reporter jest gorszy od gliniarza, ale może zabójca swój cel już namierzył i się nie zraża? Dobra. Ach, te jego zagadki. Jeszcze zobaczyłbym, bo to, wiecie, zagadki to ja lubię robić. Znaczy one są różne, to prawda. Są bardzo różne od takich łatwych po trudne. Dobra, to jest niby gdzieś tutaj. Niby gdzieś tutaj, może w środku jest ta zagadka. Nie mam pojęcia. A mogę wejść niżej? Bo to też nie wiadomo, który to jest poziom tak właściwie. A to jest może coś tutaj. Nie wykryto obiektu. No tak, bo tutaj mam te różne ciekawskie miejsca. Nie, no ta zagadka to w ogóle... No właśnie, nie wiadomo na którym poziomie tak właściwie jest. Ej, a tu coś mamy. Okej. Czy tu będzie coś kluczowego w ogóle? Nie, tu nie mamy żadnego ciekawego obiektu. Tu mamy jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy.
Nie wykryto, nie. Już wiecie, tak z ciekawości, czy znajdziemy tutaj coś naprawdę interesującego. Ale wychodzi, że nie. Nie, no dobra, tutaj za dużo jest tak naprawdę roboty, za dużo jest sprawdzania tych różnych rzeczy. Tu się przejdziemy na spokojnie kiedyś tam. Natomiast... no właśnie, właśnie, teraz tam muszę się kierować. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Fajnie, że parę zagadek przynajmniej zrobiliśmy. I co tu jest? No właśnie, bo go tutaj zamknęliśmy. A go nie ma. To coś musiał gdzieś sobie uciec. Tryb detektywa. Wyśleć Simona Staga dzięki odciskom jego palców. Zacno, helikopterki widzę. Dobra, tutaj szedł, tu sobie przechodził tędy. Dobra, dobra, dobra. Tak sobie szedł. A nie, nie tutaj, myślałem, że tu wszedł, ale nie. Kulturalnie, proszę bardzo, tędy, tędy. Tutaj co, zaskoczył, czy co on zrobił? A nie, no, no zaskoczył w sumie, tu przeszedł. Aj, po co na dół iść? Chyba przechodził koło szympansów, dokładnie. Na to wychodzi. A mógł siedzieć bezpieczny, może by go stamtąd nie wyciągnęli. To musiał wyłazić. Frajer jeden, wiecie, ja go wcale nie lubię, on to zły człowiek jest. Zresztą mieliśmy tego dobry przykład. Zaraz, zaraz, gdzie się kończą te ślady? Otwórz panel podłogowy. A tutaj wszedłeś. Cwaniaczku. Może tam dalej siedzi? Ha, wiedziałem. It's surrounded by a nimbus field. It helps spread the toxin, amplify the effects. Any vehicle not using a nimbus cell will be fried. Then you won't mind if I borrow one. No, of course not. By all means. No raczej, nie inaczej. Get in there. I nie wychodź stąd. Okay. Stag's given me a way to take on the cloudburst tank. Given? How kind. I'm heading back to the Batmobile. I need to find a way to fit this Nimbus cell to the main power drive. But sir, Crane's toxin can be absorbed through the suit's fibers. Not even a gas mask could protect you. If you're in there too long, there's no telling what could happen. No, to prawda. I need to work fast. No, fajnie by było. The cell doors are on a timer. What do you think's gonna happen at feeding time? These animals haven't eaten in days. Please, don't leave me here. I have money. Przecież widzisz, że Batman jest bogaty, chłop, jaki on ma sprzęt. You don't understand. These chimps are on psychotropic medication. Do you have any idea what they'll do if they break free? No, you can't leave me here with these animals. Tak się składa, że mogę. Dobra, gdzie my teraz tak właściwie mamy wyjść? To jest dobre pytanie. Dobra, czyli musimy dostać się tutaj, a jestem tutaj. Dobra, czyli muszę wyjść, krótko mówiąc, stąd. Wcale nie musi być takie proste, bo ja zawsze się zastanawiam, gdzie tutaj najłatwiej tak naprawdę, wiecie, którędy wyjść. Łatwo jest wejść do danego miejsca, ale potem jak okazuje się, że jest ono takie i takie, to nie tak łatwo się stąd wychodzi. Nie, tutaj chyba nic ciekawego tak naprawdę na razie już więcej nie znajdziemy. A tędy przejdę sobie? Bo to chyba tędy wchodziliśmy, tak. Trzeba coś szybko wrzucić w lodówkę. Szef tej firmy ma pustą makówkę. Okej. No to jest kolejna zagadka ciekawa. A tutaj coś znajdę? Zobaczmy. A nie przejdę, czemu? Da, bo drzwi zamknięte po prostu, okej. A, bo tu jeszcze jest ten zakres stabilności sterowca. O mój Boże. Trzeba będzie pokombinować, jak to wiecie, powyłączać wszystko. O, tu jest jeszcze zagadka. A cóż to za zagadka? A cóż tutaj mamy do zrobienia?
Nie, dobra, słuchajcie, za bardzo, tutaj chyba będzie trzeba znowu bujać tym sterowcem, ale nie, teraz to ja muszę stąd wyjść, są ważniejsze rzeczy niż rozwiązywanie zagadek. Nie. O cholera, tego się nie spodziewałem. Tego się bardzo nie spodziewałem. A tam nie będzie jakieś wyjście, nie mogę jakoś tego, słuchajcie, na przykład w ten sposób... No niby mogę, ale oni mnie zastrzelą, więc to nie jest dobry pomysł. W którym miejscu jestem? Wyjście natomiast jest... niedaleko. Czy to jest to wyjście, którym wchodziłem? Nie, ja mam wrażenie... Nie, ja w ogóle chyba innym wyjściem, słuchajcie, wchodziłem tym razem. Dobra, moi drodzy, to jest nieważne. To wyjście sobie znajdę, żeby już teraz nie tracić czasu na spokojnie. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Ruszyliśmy w końcu z fabułą. Przy okazji jakieś tam zagadki zawsze człowiek rozwiąże. Ale więcej będzie się działo dopiero w kolejnym materiale. Pamiętajcie więc o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. A my widzimy się już wkrótce, bo myślę, że teraz pociśniemy naprawdę dużo tych odcinków z Batmana, żeby wyrobić się przed serią Gotham Knights. Ale to tyle, tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!